Cześć, aloha, pura vida z tej strony Grimomir, przyjazne myślnik ukulele.pl i kolejna wideo recenzja. Tym razem ze mną jest ukulele w skali soprano marka Ortega w odmianie Keiki, odmianie tudzież serii. Generalnie chodzi o to, że mamy tutaj do czynienia z instrumentami, których tył oraz boki to lity poliwęglan, przód sklejka, a na takiej sklejce mamy na przykład motywy. W tej chwili jest ze mną motyw Totem. Od razu powiem, że wszystkie inne wersje kolorystyczne, motywistyczne, atawistyczne będą brzmiały dokładnie tak samo jak ten tutaj, więc nie będzie osobnych recenzji do pozostałych wersji kolorystycznych. Ale skupmy się na tym instrumencie. Gryf, lite drewno, klucze typu gitarowego otwarte, na główce gryfu grafika nawiązująca do grafiki tutaj, struny tak naprawdę Aquila, New Nilgat, robione dla marki Ortega, uchwyt na pasek, 12 metalowych progów i co w przypadku tego instrumentu również ważne, to taki, no pokrowiec to dużo powiedziane, worek na ukulele, coś w tym stylu, dodatkowo 5 plastikowych kostek do gry. Gdyby one jeszcze były z filcu albo z podobnego materiału, miałoby to sens, natomiast plastikowe kostki do ukulele nie bardzo, ale są w zestawie, więc pokazuję. Stroik, super, świetna, przydatna rzecz. Uważam, że każdy na stanie powinien mieć stroik, zwany również tunerem. I w tym komplecie jest jeszcze pasek typu krawatowego. Właściwie brakuje mi tutaj konsekwencji, ponieważ jeżeli jest już montowany fabrycznie pin na pasek, to czemu w komplecie nie ma paska, który by tutaj pasował, tylko jest pasek typu krawatowego, zaczepiany o krawędź otworu rezonansowego. Anyway, jest w zestawie, cieszmy się, używajmy. A teraz część najważniejsza, czyli jak ten instrument brzmi, bo trzeba przyznać, że jak na tę półkę cenową brzmi naprawdę dobrze, stroi całkiem przyzwoicie. Generalnie nic, tylko grać. Keiki Ortega do kupienia na przyjaznym myślniku ukulele.pl. Mahalo.